wychodzisz z miasta, idziesz na fajną trasę, spotkasz fajnych ludzi, biegniesz sobie, psy są szczęśliwe, jest lekka przygoda, bo ma się w ręku mapę, można się zgubić i to poważnie. To jest coś pięknego, ta współpraca psa i człowieka to jest niesamowita sprawa, to trzeba przeżyć. Wszystkie psy potrzebują tego, żeby razem z człowiekiem spędzać czas i ten sposób wydaje mi się taki najbardziej efektywny. Tym właśnie sposobem jest dog trekking. To nic innego jak wędrówka z psem, tyle że nieco dłuższa i często ma orientację w terenie. Odkąd człowiek miał psa, gdzieś tam z nim wędrował, natomiast jako zorganizowana forma tutaj w naszej części Europy pojawił się z Czech. To w 2000 roku Jarosław Montek-Kwaśnica, taki Czech, zorganizował właśnie pierwszą taką wspólną wędrówkę zorganizowaną z psem. Dog trekking jest dla każdego. Jeżeli generalnie i człowiek, i pies jest kanapowcem, to może sobie wyjść na krótką trasę, przejść ją sobie spacerkiem. Można wybrać taką trasę, która jest już przeznaczona dla osób, no takich, które uprawiają aktywność fizyczną, biegają, ruszają się z tym psem. Na dog trekkingach są psy wszystkich ras, wielkości, maści. Na pewno fajne są te okoliczności przyrody, tak? Że można zobaczyć dużo zwierząt, ptaków, których pewnie by się nigdy nie spotkało, bo nie chciałoby się tak po prostu wyjść. Ważne jest też to dla nas, żeby pokazać, jak się buduje relacja z psem właśnie poprzez ruch i przez to, że ten ruch to jest tak naprawdę bardzo często lek na wszystkie problemy behawioralne psów. To jest taka odskocznia od pracy zawodowej, od codziennych problemów. To jest frajda niesamowita. Dog trekkingu nie chodzi o to, żeby biec po złoto. Tylko chodzi o to, żeby przejść całą trasę bezpiecznie i żeby to była przyjemność i dla psa, i dla człowieka.